Proszę bardzo, 37 jest pani. I teraz pani Anna będzie grała o ostatnią swoją kopertę z numerem 49. A oto ostatnie pytanie dla pani Anny. Jaki stan skupienia ma powietrze, którym oddychamy? Stały, gazowy, ciekły czy plazmatyczny? Albo mnie zaćmiło, albo nie wiem. Więc powiedzmy, że będzie to odpowiedź. Jaki stan skupienia ma powietrze, którym oddychamy? Będzie B, gazowy. Czy oddychamy gazem? No nie. No raczej nie. To jaka odpowiedź? B? Stawia pani na B? Nie, no gazem nie oddychamy, to fakt, no. To ciekły C. Ciekły, tak? To co, C w końcu? No to D, plazmatyczny. Tak wszystko po kolei. Czyli D, tak? A jaka odpowiedź? Jaka odpowiedź? A. Ale mnie pan wkręca, no. Jaka jest odpowiedź? A niech już będzie i B. B gazowy, tak? Tak jest, no już trudno. Tak jest. Proszę koperty na środek. Proszę. Proszę bardzo. No, jest komplet, prawda? No jest. To w końcu czym oddychamy? Niech będzie to B, gazem. Czy gazem? Ojej. Dobrze, 5 kopert jest. Pani Aniu, czy chciałaby mi pani sprzedać te koperty? No przyjechałam grać w ciemno, więc będę licytować w ciemno. Proszę uprzejmie, ile za komplet? Za komplet, tak? Tak. A ja wiem. 5 kopert to 55 tysięcy. Ale po takim głębokim oddechu, tak? Nie. Gazem? Nie, po takim normalnym. Nie gazem. Za wszystkie dam pani 2000. Trochę mało, panie Krzysztofie. Mało, mało. Nie, 2000 to się nie zgadzam. Nie, za mało. Komplet i 2000 to za jedną, jakby było 2000, jakbyśmy licytowali inaczej, no to już by było lepiej, no ale za komplet, za mało. Ale? No dlatego ale, no bo za mało, koperty są fajne. Ale ma pani jakąś kontrpropozycję? Tak, oczywiście. Jaką? No, jak każdy gracz pewnie pójdę w dół, więc 50 tysięcy za komplet. 2500. No 2,5 to też mało. To niezbyt dużo jak za 5 kopert. Na pewno fajnych, mam nadzieję. Do tej pory szczęście mi sprzyjało, że się tu dostałam, więc... 45, panie Krzysiu. 3000. A czemu tak nisko pan ceni te koperty? No jest ich 5 i 3000. Bo pani za wysoko ceni. Dobrze, no więc 40 tysięcy. Już zeszłam 15 tysięcy w dół, no. Bo mówiąc prawdę, ta ostatnia koperta, którą pani wygrała z tym gazem. Z tym gazem. 49. Jest taka zagazowana. Lepiej, żeby jej nie wygrywać. Zagazowana jest. Ale zagazowana na dobre czy na złe? Niepotrzebnie pani prawidłowo odpowiedziała. Ja już próbowałem panią odwieść, prawda? Od dobrej odpowiedzi, nie udało mi się. Dlatego tak nisko teraz jest. Bez tej koperty byłoby drożej. To znaczy bez tej, to znaczy co z nią mamy zrobić, żeby było bez tej? Żebym musiała ją zabrać, tak? Aha. Czyli musiałabym ją panu sprzedać, tak? No to jak jest taka zła, to powiedzmy, że pan jej nie bierze pod uwagę i licytujemy 4, nie, a pan bo, bierze 5. Ponieważ muszę brać, bo jest, to dlatego 3000 za komplet. 3000. Mało, no.
Jedna jest zła, ale cztery są dobre, no. W sumie wychodzi na zero. Za te wszystkie pięć kopert, zero. No, to zero. To jest fajna liczba. A ja daję trzy. No fajnie by było, jak pan dał, by tak... z 30, o. Za wszystkie? Tak. Mogę dać 4 maksymalnie. Cztery tysiące, to wtedy wychodzi niecały 1000 za jedną. No to tak kiepsko, panie Krzysztofie, kiepsko, no. Zazwyczaj pan daje więcej trochę, za komplet. Nie trzeba było odpowiadać prawidłowo na ostatnie pytanie. Trzeba było zniszczyć 49. Byłaby inna rozmowa. Jaki stan skupienia ma powietrze, którym oddychamy? To ja już nie odpowiadam. Jak jest zagazowana koperta, to po co? Trzeba było powiedzieć plazmatyczny, tak jak pani tam przypuszczała, albo stały, jak pani mówiła. Ciekły też pani mówiła. No wszystko mówiłam, po kolei. Po co gazowy, pani powiedziała. Teraz to 4000. Nie no, mało, panie Krzysztofie. 25. O, tak jak ta po środku. 5000 za komplet. O la la. 5000, czyli wychodzi 5000 za jedną, tak? Tak jakby to rozkładać. No to skoro ta 49 jest taka strasznie zagazowana, no to ona musi być najtańsza. No więc liczmy, że te 4 będzie trochę drożej, co? Jakby pan dał tak 15, no już schodzę w dół normalnie jak chyba nikt, no. Takie duże stawki. No, więc jak? 15? Ale, pani Aniu, w sumie 15, tak? W sumie 15, tak. Z tą zagazowaną. W sumie 6. Sześć. Mało trochę, 6. Jakby tak było 10 do okrągłego rachuneczku. Ładne zera są też wtedy. No, bo jest o jedno więcej. 10000. Za drogo, pani Aniu. Nie, tam za drogo. Wyżej niż 6 już nie dam. Czy są 49 pan nie da, rozumiem, tak? Tak. Nie no, obiecałam sobie, że albo biorę wszystkie koperty, albo razem sprzedaję. 49. No właśnie, razem z 49, albo sprzedaję. No. Nie wiem, jak, na ile szczęście mi się sprzyja, więc... No to końcówka tej 49, 9000, panie Krzysztofie. 49 pani sprzeda? Tą najgorszą swoją? Wszystkie razem. 49 to najgorszą? No, no sprzedam 49, 37, 25. Ale osobno. Znaczy się nie rozumiem, jak osobno. Czyli czy za 4 koperty... 49? No, że sprzedam. Koperty 49. No sprzedam. Za ile? Ale... Bo to jest najgorsza pani koperta. Najgorsza dla mnie czy dla pana? Dla pani. Dla mnie, tak? Nie, ja chcę sprzedać wszystkie. Nie tylko tą jedną, bo wtedy mi 4 zostają, rozumiem, tak? Więc nie. No, zobaczymy, mogę więcej odkupić. 49 i 37, na przykład. Nie, komplet sprzedaję. Sprzedaje pani za 6000? 6500. 5000. To teraz już jedziemy w dół. Czyli cały komplet za 5000, tak? No ale już doszliśmy do 6. Ta 49, skoro jest taka słaba, no to... No to za nią troszeczkę mniej niż za wszystkie, co? I będzie bo ok. Pani nie chciała, ja chciałam osobno kupić. Pani się nie zgodziła, prawda? Mhm. Albo wszystko, albo nic, no to... Tak jak pani chce, robię. No więc dobrze, wszystkie koperty. Sprzedajemy. Za 5.
Okej, za 5. Proszę, 5000. Proszę uprzejmie. Oto 5000, koperty są moje, tak? A czemu pani tak tanio sprzedała? Ja się przyszłam dobrze pobawić. Bo zaczęła pani od 55, a sprzedała pani za 5. Tanio. No pan mi mówił, że tanio trzeba sprzedać, bo są zagazowane, przynajmniej ta ostatnie. Proszę? Posłuchała pani? No dla mnie to tylko zabawa, więc wie pan. Ale nie bawiła się pani, tak smutno pani siedzi. Tam, uśmiecham od ducha do ucha, tak? No pewnie, że dobra. Się bawię dobrze. No. To co z tymi kopertami teraz? Są pana, prawda? Tak? Chce pani jakąś kupić ode mnie? Zależy za ile. A którą by pani chciała? O, trójeczkę. Trójeczkę? Tak. Za ile? Bo ja zapłaciłem po 1000 za kopertę. Nie no, 1000 nie zapłacę. Bo pan wie, co jest w tych kopertach, a ja nie. Dlatego pan może negocjować cenę dobrą dla siebie. Natomiast ja nie znam zawartości koperty numer 3, więc nie wiem, czy opłaca mi się dać za nią 1000. Znaczy ja za 1000 kupiłem, więc no chciałbym sprzedać za 2, prawda? O! Żeby zarobić tutaj. Nie, nie, nie. Nie, 2 nie dam, mowy nie ma. Nie. 1000 mogę za 49, za tą sławą dać. No ale ja mam odkupić zagazowaną kopertę? Nie. Nie kupi pani? No jak jest zagazowana, to nie. Szkoda. 100000. Chce pani obejrzeć, czy nie, pani? Nie. Dobrze, to do niszczarki proszę, 49. Zagazowano, niech będzie. Wracamy do trójki. Tak. 2000 kosztuje. Nie, za dużo. A ile pani da? A 100 zł. Nie wiem, co tam jest. 2000 za trójeczkę. Nie, panie Krzysztofie, to już wolę je sprzedać wszystkie. No pani już sprzedała. No, to już nie odkupuję. Ma pani 5000. Mam. I proponuję trójkę za 2000. No wie pan, trójkę mi pan proponuje za 2000, ale nie wiem, co tam jest. Zapłacę 2000 na przykład za minus, albo za 50%, albo za zero. Pan wie, ile tam jest. Dobrze, nie kupi pani? Nie. Nie. Szkoda. Trudno się mówi. Bo tam było 30000. No. Proszę zerknąć, co tam jest. Można było odkupić za 2000. 30000. Tak jest. Niszczymy, proszę. $37 kupi pani, pani Aniu. A za ile? 2000. Nie, za 2 nie kupię. A niech mi pan powie, czy są tam minusy? A za ile pani kupi 37? Za ile kupię 37? Mam 5, tak? Tak. -7 - 3, 400 zł. 2000. Nie no, panie Krzysiu, 2000 to jest dużo. Za dużo. Dobrze, a 25? No, 25. Będzie droższa. Będzie droższa. Tak. A dlaczego? 3000, bo to lepsza koperta jest niż 37. Nie, nie kupuję. Nie, nie chcę. Szkoda. Pewnie też tam jest dużo. 50000. Oho. Proszę zajrzeć. Można było odkupić za 3000. No faktycznie. 50, prawda? Tak jest. Do niszczarki poproszę. Którą pani kupi?
A zagazowane czy niezagazowane? Czy dotlenione? A za ile? Ale która? No na przykład 16. Ta sama cena, 2000. Aha, czyli jest niby gorsza od tej 25. I 37, i 16, 2000. Obydwie, tak? Nie, nie. Pojedynczo, każda osoba. Każda kosztuje 2000. Nie, nie kupuję. Trudno. Będzie tam kasa, no to trudno będzie mi... Żadnej, pani Aniu? Oj, panie Krzysztofie, pan to lubi namącić w głowie, no. Ja tylko proponuję cały czas, to pani odmawia. Dobrze, no to kupię 16. Za ile? Za 2000. A 1500? Nie, dwa. Dwa. 1800, no. Zazwyczaj jak ktoś kupuje, to ten, co sprzedaje, trochę spuszcza. Nie, 2000, pani Aniu. Okrągły rachunek, tak? To jak? No dobrze, niech będzie za 2000, ta 16. Proszę, 2000. Poproszę. Proszę. Dziękuję. I teraz tak, 16 jest pani 3000, a moja koperta 37, tak? Tak. Szkoda, że pani kupiła 37. Pewnie też tam jest bo dużo. 50 tysięcy. Do niszczarki poproszę. Okej. Czy pani jest zadowolona, że pani kupiła 16? No zadowolona jestem, czy niezadowolona, to ma małe znaczenie w tej chwili. Dlaczego? No bo kupiłam i już. Po sprawie, prawda? Znaczy, może pani się rozmyśleć jeszcze. Możemy cofnąć decyzję, rozumiem, tak? Czyli ja dostanę z powrotem 2000, pan kopertę numer 16, tak? Jeszcze pani może. Dobrze, więc zróbmy tak. Niech tak będzie. Czyli pani się wycofuje? Chcę z powrotem 2000. Proszę bardzo, oddaję pani 2000. Dziękuję ślicznie. A 16 moja, czyli tak bez ryzyka po prostu, tak? Bez ryzyka. Znaczy się na małe ryzyko i tak było, no ale wie. Jakie ryzyko? Żadnego. Że 16 pani kupiła, tak? No. To było ryzyko? Tak, bo nie wiedziałam, czy pan mnie z powrotem wymieni na kasę, czy nie. No, troszkę pani ryzykowała. No, troszkę. Malutka jestem, więc malutkie ryzyko. Już nie proponować 16? Nie. Szkoda. Trudno się mówi. Bo tam było 30 tysięcy. Mam tylko jedną małą prośbę. Nie chce pani teraz zobaczyć? Nie, nie chcę. Mam jedną małą prośbę, mogę? Do tak? Pana? Bardzo bym chciała na tej 16 autograf dla syna od pana. Czy będzie to możliwe? Dobrze. No to fajnie. No to jest okej. Czyli nie zaglądamy? Nie. Jak nie dokończymy, tak? Tak. 5 tysięcy to jest pani wygrana w dzisiejszej grze w ciemno. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję, proszę. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Najbardziej żałuję tego, że jechałam tutaj do studia z założeniem, że wezmę wszystkie koperty. Mogłam to zrobić, no ale człowiek jest tylko człowiekiem. Chciałam policytować po prostu, no i to mnie zgubiło. Państwa również zapraszamy tutaj do studia, do gry w ciemno. SMS o treści start pod numer 75550. Do zobaczenia. Panu też dziękuję. Do widzenia.